czas zapierdala. Skyrim ma już 5 lat. Gdyby był Chińczykiem, to potrafiłby już składać iPhony. Wstyd byłoby mi nie poświętować jakoś tej okazji, więc z okazji upgrade'u kompa sprawiłem sobie wreszcie wszystkie liczące się Elder Scrolls'y w jednym zestawie. Najchętniej poopowiadałbym tu znowu o moich przejściach z wcześniejszymi odsłonami, ale nie chcę się dziś za bardzo rozgadywać, raz, że historią tą dzieliłem się już w moich wspominkach z Obliviona, a dwa, no, te wszystkie miecze, łuki i topory same się nie pozaklinają, no nie? Skyrim czeka na swojego Dragonborna. Tak więc zainteresowanych zapraszam do wspomnianego wcześniej filmu, a dziś postaram się porozkminiać głównie o Skyrim, do poprzednich części nawiązując tylko tam, gdzie to jest niezbędne. Nie będzie dzisiaj szczegółowych analiz, bardziej chcę pogadać, jakie wrażenie wywarła na mnie piąta część Elder Scrollsów i co czuję powracając do Tamriel. Zacznę może od krótkiej refleksji na temat atmosfery towarzyszącej premierze. Skyrim nie mógł się pojawić w lepszym dla mnie momencie, bo w formule Bethesdy dałem się kupić po raz pierwszy przy okazji Fallouta 3, po nim właśnie czując niedosyt sandboxa operującego Bethesdową mechaniką, skusiłem się wreszcie na Obliviona i na dobre wsiąkło, no, do tego stopnia, że obecnie chyba nawet bardziej kręci mi się Tamriel niż postapokaliptyczne pustkowia. Najlepszy dowód, że no, pierwsze co złapałem na nowego pieca to właśnie antologia Elder Scrollsów, a nie Fallout 4. I na niego bankowo przyjdzie pora. Skończywszy Obliviona nie miałem nawet szansy poczuć niedosytu, bo pojawiło się New Vegas, ale zakończywszy z tą częścią przygodę dużo prędzej niż zamierzałem, no, zacząłem tęsknić za Tamriel. Próbowałem kilka razy wkręcić się w Morrowinda, ale no, grzybiaste okolice zamiast Łąk Cyrodiil wpędzały mnie w depresję i skończyło się na rozpoczęciu Obliviona nową postacią. Skyrim był już wtedy mocno reklamowany, a ja zacierałem poślady i odliczałem dni do powrotu na Nir. Nadszedł w końcu 11 listopada, idealna data piąteczek. Wróciłem z roboty, jak na prawdziwego pirata przystało, wywaliłem płytkę i nakarmiłem ją Xboxa. Weekend potoczył się mniej więcej o tak. Good night, boys. Don't stay up too late. Night, Mom. Thanks for GameSphere. Okay, boys. That's it. You have to go now. No, it's okay, Mom. We can't go to baseball practice because Kyle has cancer. No, Stanley. It's Monday morning. You have to go to school. It's Monday? I'm sick. Me too. Co w moim przypadku jest cokolwiek dziwne, ponieważ ja tak na co dzień nie znoszę fantazy. Od dziecka wolałem kosmos i lasery od zamków i mieczy, chociaż no wiadomo, swoją dawkę lochów i smoków się liznęło. Od pojedynczych książek Ursuli Le Guin, czy czegoś tam o Konanie, przez Sansę, Willow i Smoczego Serca, aż po gierki typu Dungeon Master czy Tarkan. No, ba, była też taka gra planszowa Magia i Miecz, pamiętasz ktoś? Niemniej, fantazy kojarzy mi się głównie z literaturą, z czym wiąże się jednak pewien hacz. Otóż, krótko mówiąc, Tolkien jest mistrzem. Hobbit, Władca, całe te Śródziemie to dzieło geniusza. Moja trylogia pierścienia ze szczytania gubiła kartki, a było to pan jeszcze przed kinowym hiciorem Jacksona. Problem w tym, że Tolkien skonstruował świat tak zajebisty, że naśladowcy mistrza w większości postanowili po prostu zrzynać z jego dzieła, zamiast wyfantazjować coś nowego. Nieraz rozwodził się nad tym Felix Kress i przyklepuje mu piątkę w tej kwestii. Jeśli piszesz fantazy, które zamieszkują brudate krasnoludy, włochatostope niziołki i recytujące poezję elfy, no to zrzynasz kolegę od Tolkiena. Jakby ktoś chciał się bawić w uszczypliwe pytania, to zawczasu odpowiadam, że tak, Kress może na to narzekać z czystym sumieniem, bo stworzony przez niego świat Shereru jest koncepcyjnie od Śródziemia różny, nadal pozostając fantazy. Ale oryginałów jest niewiele, większość raczej polega na tolkienowskich zagrywkach, a mnie te podróby zwyczajnie nie interesują. Chyba dlatego z całego post-tolkienowskiego fantazy najbardziej lubię Pratchetta, który postawił na pastisz, satyrę i generalnie pojmowaną komedię. Innymi słowy, u mnie fantazy to albo z przymrużeniem oka, albo Śródziemie. Jakim więc cudem Elder Scrollsy w ogóle mi podchodzą? Przede wszystkim oczywiście chodzi o gameplay, który mógłbym podsumować bardzo krótko. Strasznie lubię gry sandboxowe. Sam koncept wirtualnego świata, gdzie możesz robić co ci się podoba, jest dla mnie niezwykle rajcujący. Ale sandbox musi być zrobiony dobrze. To, co odrzuca mnie od wielu produkcji, to konieczność tłuczenia misji fabularnych, aby pchać rozwój postaci. W Elder Scrollsach nigdy nie mam wrażenia związanych rąk. Po zakończeniu króciutkich tutoriali, każda z części otwiera nam większość swoich możliwości już na starcie. Z błogą przyjemnością i z premedytacją dałem się zarazić Bethesdową chorobą już 5 minut po stworzeniu postaci, gdy zamiast grzecznie rozpocząć pierwszy fabularny quest, skręciłem na zachód przeszukać dostrzeżoną z drugiego brzegu rzeki jaskinię. Tak, wiecie, żeby choć jakiś miecz i łuk przed pierwszą misją znaleźć. No, na chwilę obecną mam natłuczone na liczniku ponad 30 godzin i postać na 19 levelu. Rozbudowuję o kolejne skrzydło własną posiadłość, za chwilę będę mógł pakować po dwa zaklęcia do własnoręcznie wykuwanego, wzmacnianego oręża i powoli przybierzam się do zdobycia każdej księgi w całej prowincji celem dołączenia do mojej biblioteczki.
Jako, że podczas intra wyszedłem na papierosa, to do chwili obecnej nie zobaczyłem jeszcze ani jednego smoka. I wcale mi się do nich nie spieszy. O brak pierdu do roboty nie sposób bowiem w Skyrim oskarżać. Wszanić questy, przecież można po prostu polować sobie na łosie i wilki, co ochoczo zresztą czynię, chcąc wymaksować hucznictwo przed rozpoczęciem głównej opowieści. Pozaklinane odpowiednio łuki chwytają dusze niefortunnych zwierzaczków, które chwilę później trafiają jako magiczny napęd do kolejnych mieczy, toporów i pancerzy, które oczywiście opylam w pobliskiej wiosce, zaopatrując się mimochodem w kolejne ciekawe księgi zaklęć. Zwiedziwszy przypadkową kopalnię, natknąłem się na rudy metali, które później wraz ze znalezionymi po drodze klejnotami przetopić można i przekuć na coraz wytworniejszą biżuterię, którą oczywiście dla hajsu podkręcić można jeszcze jakimś fajnym czarem. Po raz pierwszy postanowiłem też dokładniej zgłębić tajniki alchemii, raz po raz targając do specjalnego ołtarzyka zebrane na łąkach kwiatki, korzonki i inne wegańskie pierdoły. Próbuję ważyć głównie odnawiacze zdrowia, ale większy talent mam do trucizn, którymi później skrapią strzały i sztylety. A to przecież tylko wstęp do tego, co Skyrim naprawdę oferuje. Podczas moich pestrackich łowów co i rusz napotykam zakłopotanych czymś NPC-ów. Jarl wioski czegoś chce, handlarz czegoś potrzebuje, miejscowego maga coś trapi. Tu nawet nie trzeba szukać zadań do wykonania. Tu nie sposób na jakieś nie trafić, nawet jeśli chce się tylko na chwilkę wpaść do wioski i opylić lód. Mam zainstalowaną wersję Legendary, czyli dopakowaną wszystkimi DLC, dzięki czemu już po kilku dniach w grze odwiedzili mnie posłańcy z zaproszeniami na kolejne przygody, a oprócz tego czekają przecież linie fabularne poszczególnych gildii, ugrupowań, lokalne interesy każdego miasta i wioski. O smokach z głównej fabuły nawet nie wspominam. Przy tak solidnym gameplayu wybaczam każdą ułomność scenariusza czy ogólnego tła fabularnego. Tym samym mocna inspiracja Tolkienem aż tak bardzo mi w Elder Scrollsach nie przeszkadza. Nie ma co ukrywać, świat Tamriel, mimo że budowany był od zera, powiela klisze znane ze Śródziemia, w niewielkich tylko detalach wprowadzając delikatne zmiany. Elfy może nie są takie śliczne i nie mieszkają na drzewach, krasnoludy w sumie nie istnieją, pozostawiwszy po sobie jedynie ruiny i zastępy automatonów, a całość jest wyraźnie bardziej ponura, ale nadal jest to para średniowieczny świat magii i miecza z całym tym tałataństwem typu orkowie, trolle, no i już oficjalnie smoki. Ale trzeba przyznać, że detale tej zrzyny są wykonane na bardzo wysokim poziomie. Te wszystkie książki znajdywane po kątach, pieśni bardów o dawnych czasach, opowieści NPC-ów o minionych władcach składają się kolektywnie na niezwykle przekonującą, kompletną wizję świata przedstawionego. Dodajmy do tego powodującą opad szczęki oprawę i możemy bez trudu upiścić miksturę plus 100 do immersji. To zaś prowadzi do kolejnego bardzo ważnego, a trudnego w zdefiniowaniu zagadnienia – klimatu. Gdybym miał opisać Skyrim jednym słowem, to wybrałbym baśniowy. Nie dziwne to chyba, wziąwszy pod uwagę konwencję, no wszak to właśnie fantazy, w którym żyją sobie rycerze, księżniczki i złe smoki, kojarzy się z terminem baśni najbardziej. Gdy tak sobie przemierzam te puszcze i górskie łańcuchy Skyrim, towarzyszy mi zawsze co najmniej lekki zachwyt i jakby pedalsko to nie brzmiało, zauroczenie. Zwłaszcza gdy nastaje noc, chmury odsłaniają księżyc i pod rozgwieżdżonym niebem przecinam jakąś wielką równinę, nasłuchując odległego pukiwania mamutów. Naprawdę ciężko oddać mi słowami nastrój, jaki panuje wtedy w mojej głowie. Są autentycznie magiczne chwile, że tak sobie pozwolę zasłucharzyć. Podzielę się tu z wami czymś bardzo osobistym. Otóż, gdy byłem bardzo małym gówniarzem, ojciec zamiast jakiegoś koziołka, matołka czy plastusia czytał mi przed snem mity greckie. Jako, że interesował się też astronomią, a grecka mitologia, jak zresztą każda, nawiązywała do gwiazdozbiorów dość mocno, to też i ojciec najpierw czytał mi o Heraklesach, Orionach i Plejadach, a potem brał na balkon i pokazywał, co gdzie jest, opowiadał, czego nie widać, no i wracaliśmy czytać dalej. Słuchanie o dziejach bohaterów z boskimi mocami podczas wygodnego leżenia w łóżku i gapienia się przez okno na gwiazdy skondensowało się, widać, w moim mózgu niemalże do odruchu Pawłowa. Gdy siedzę rozjebany na kanapie z padem w łapie i gałami wlepionymi w mojego nadludzkiego herosa popylającego pod rozgwieżdżonym niebem, zaznaję niemal duchowego flashbacku, łączę się z samym sobą sprzed ćwierć wieku i dopóki płyta kręci się w konsoli, czuję się autentycznie szczęśliwy. Na tych odczuciach żeruje też największa pułapka Skyrim, pułapka czasu. Zazwyczaj gram w gry niejako dwutorowo, to znaczy jako główne danie serwuję sobie coś, w co gram dla własnej przyjemności, ewentualnie coś, co chcę obgadać na YouTubie. Główne danie przerywam jednak co jakiś czas przystawkami i deserem. Innymi słowy, gram sobie na przykład w Uncharted czy GTA, ale co kilka kwadransów robię sobie przerwy i odpalam, a to wyścig we Flatouta, a to meczyk w CS-a, a to pojedynek w Mortal Kombat. Przy Skyrim to niemożliwe. Nie da rady. Gram godzinę, dwie, trzy, robię przerwę,
Kręcę się jak smród po gaciach przed półką z grami, dochodzę do wniosku, że odpalę sobie Skyrim na chwileczkę, żeby pomyśleć, w co innego pograć, po czym gram godzinę, dwie, trzy i cykl się powtarza. Draństwo wsysa jak cholera. Dokładnie takie same symptomy mam przy Oblivionie czy Bethesdowych Falloutach. Te gry są po prostu tak wciągające, że aż żal czasu na cokolwiek innego. Prawdziwy magnes na nerda. Ale z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że niczego nie żałuję. Chwała Cities! Skyrim to nie tylko epicka gra, to także znakomity odstresowywacz. Iluzja wirtualnego świata jest tu dla mnie tak silna, że bez trudności zapadam się w wizję twórców, a mój mózg po załadowaniu save'a automatycznie odcina się od doczesnych zmartwień. Jestem do dziś w swego rodzaju szoku, że nadal w tym wieku potrafię się w jakąś grę tak wessać. Ominęło mnie na szczęście przekleństwo ekstremalnego retromaniaka i umiem czerpać przyjemność nie tylko z gier poznanych za dzieciaka. Przyjemność to zresztą jak na Skyrim zdecydowanie zbyt skromne określenie. Rozkosz byłoby właściwsze. Jak wspomniałem, mam już nabite 30 godzin, a entuzjazm odczuwam ten sam jak największy co godzinę po starcie. Pielęgnuję swój ekwipunek, rozbudowuję mój przyszły dwór, zaczynam rozglądać się za jakimś NPC-em do małżeństwa. Życie w Skyrim toczy się swoim tempem, ale daleki jestem od odczuwania monotonii. Bo najlepsze przecież cały czas przede mną. Louis C.K. opowiadał w jednym ze swoich stand-upów o tym, dlaczego unika cukierni. I wiecie, zaczyna się od pączka, a kończy na mordowaniu prostytutek. Mogę mu przybić piątkę, bo bardzo dobrze wiem, o czym mówi. Wszystkie obowiązki stają się 100 razy bardziej upierdliwe. Sen staje się drażniącą koniecznością. Mózg broni się przed zmianą toru myśli na codzienne sprawy. Chce się wyłączyć telefon, postawić kibel przed telewizorem, nie odrywać wzroku od ekranu do momentu, gdy niedobór magnezu wywoła zakłócające wizję drgania powieki. Listonosza z oczekiwaną od miesiąca paczką z kartyczami z Chin witam gromkim FUSRODA! Wykupiłem cały akodin, jaki mieli w aptece i śpię z płytą pod poduszką w nadziei, że przez sen nawiążę halucynogenną więź z grą i podbijam staty. Szaleństwo! Pora więc powoli kończyć te rozkminy i wracać do Skyrim. Zwłaszcza, że jako szczęśliwy posiadacz dopasionej wersji z antologii Elder Scrollsów, mogłem sobie instalować całkowicie za darmo i legalnie pakę z teksturami, upgradując grę do dopiero co wydanego Special Edition. Sorry, że nie pokażę wam, jak gra wygląda na dopalaczach, ale tego już by mój komp nie wyrobił z nagrywania. Na potrzeby tego materiału i tak musiałem sobie obniżyć jakoś teksty, nie nagrywać rozgrywki telefonem. Tak więc pozdrawiam was wszystkich z Puszczy nad Riverwood i do następnego!